Dzień dobry w moim studiu. Starszy inspektor Jolanta Głowacka, rzecznik prasowa Straży Miejskiej w Płocku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A porozmawiamy sobie dzisiaj o monitoringu miejskim. E, wielki brat patrzy. Patrzy, <grym> <grym> e, patrzy. Pani Codziennie. rzecznik, po co w ogóle ten monitoring miejski w Płocku jest? Na pewno do tego, żeby przyspieszyć interwencję służb, jakby, jak również do tego, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, ja chciałam zaznaczyć, że Straż Miejska monitoring przyjęła w 2018 roku e, od wydziału ówczesnego wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Urzędu Miasta Płocka. I dobrze, że przyjęliśmy ten monitoring, ale monitoring jest również po to, żeby rozstrzygać sprawy te dotyczące wykroczeń, przestępstw kry kryminalnych, ale również po to, żeby... Pomóc przy zabezpieczeniu imprez kulturalnych w mieście, imprez sportowych, rozstrzygnąć, jeśli się da, to dość szybko sytuację na ulicy, na skrzyżowaniach. Chodzi mi o wypadki, o kolizje. Na pewno też po to, że w takich sprawach gdzie nam się wydawało, że wjeżdżaliśmy na zielonym świetle, drugiemu kierowcy też, że na zielonym i mamy pewien taki niedosyt, e, niesmak, e, to służby mundurowe mogą e, jakby w tych sytuacjach rozstrzygnąć, bo. E, Sprawcy zdarzenia mają od siebie od, e, odrębne zdania, więc tu może przyczynić się do ujawnienia tego prawdziwego e, sprawcy danego e, zdarzenia. Mhm. Ile osób obecnie pracuje w monitoringu miejskim? Monitoring miejski ma w ogóle dwa serca a, i pracują 33 osoby cywilne. E, jak również służbę w określonych dniach, a teraz już tak niedługo na stałe pełnić będą również umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej. Więc 33 osoby cywilne są to osoby, które wcześniej też już pracowały na monitoringu, kiedy on podlegał właśnie pod jeden z wydziałów Urzędu Miasta Płocka. Są to panie i panowie. Mhm. Czyli te 33 osoby, ile kamer w Płocku obsługują? Bardziej bym powiedziała, że to są punkty kamerowe, 177 punktów kamerowych. Dlaczego punkty kamerowe? Bo taki punkt kamerowy składa się z dwóch kamer. Tak zwanego rybiego oka, czyli kamery 360 stopni, która cały czas wszystko tak w koło e, mhm. obserwuje, i z kamery, która, e, która e, pracuje sekwencyjnie. Na przykład sama, lub jest sterowana za pomocą joysticka y, przez osobę pracującą na monitoringu. Mamy y, jeszcze ponad 70 kamer, które zamontowane są na wiatach y, przystankowych. Y, I to też obserwują y, te kamery y, właśnie operatorzy monitoringu miejskiego. Mamy też. Y, Kilka kamer mobilnych, ale nie chciałabym o nich mówić, bo one są takie troszeczkę tajne w różnych miejscach, pracują w różnych godzinach, w różnych dniach. One tutaj dość mocno pomagają służbom mundurowym, dlatego też może ta wiedza zbędna jest osobom cywilnym. Mamy też taki punkt obserwacji udużurnego Straży Miejskiej. Pod ten punkt obserwacji są tam dwa monitory yy, i na tych kamerach może obserwować również wszystko to co operator monitoringu miejskiego ma to oczywiście swój cel i swoje zadania bo jeśli operator monitoringu obejrzy zauważy jakąś sytuację i zgłasza to dyżurnemu straży miejskiej to dyżurny na bieżąco może zaobserwować tą sytuację i na przykład zamiast jednego patrolu wysłać tam dwa patrole mhm, tak w zależności od potrzeby. W w zależności od potrzeby, albo od razu wezwać, na przykład karetki pogotowia, to też nam się po prostu no, sprawdza. Mhm. Jakie zdarzenia najczęściej rejestruje monitoring, takie, które <laughs> później, no nie wiem, o których może czytamy w mediach? Najwięcej to jest po prostu zdarzeń dotyczących ruchu drogowego ruchu drogowego, bo obserwuję tutaj ulice, skrzyżowania, parkingi, ale też zakłócanie ładu i porządku publicznego, a może jeszcze przed zakłócaniem ładu i porządku to jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Także to są te najczęściej. Ruch drogowy, spożywanie e, alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie ładu i porządku publicznego e, to takie trzy główne, ale jest też jeszcze wiele innych, e, których obserwuję bo i wandali, i e, obserwujemy też, e, wyłapujemy osoby poszukiwane. E, tutaj ma, dostają operatorzy monitoringu rysopisy z komendy mm -hmm. miejskiej policji. E, także jest on um, taki wszechstronny. E, monitoring myślę, że się sprawdza. E, ja powiem tak, pamiętam czasy. Nie pracowałam jeszcze wtedy w Straży Miejskiej, a pracuję już 20 lat. To wiele osób było przeciwne monitoringowi miejskiemu, mówiąc, że a, na pewno będą zaglądać nam w okna hmm. albo patrzeć, co robimy na balkonach. A... Permanentna inwigilacja. Tak, tak. To były takie główne hmm. głosy. A teraz. Tyle, co wniosków wpływa, żeby powstawały kolejne punkty kamerowe, mhm. to szczerze powiedziawszy, mnie to aż zadziwia, bo wszyscy na swoich osiedlach chcą, chcą mieć, mieć. Teraz stary, chcą bo mieć się kamery, bezpieczniej. Tak. Mhm. Jak sytuacja w ciągu tych, ile to już 6 lat dobrze, 6 mhm. lat może zaskoczyła najbardziej osobę pracującą w monitoringu? Czy Było jakieś e, takie zdarzenie. <laughs> Operatorzy monitoringu mówią, że już ich w pracy nic nie zaskoczy. To tak jak ja mówiąc, że przez te 20 lat jako rzecznika prasowego Straży Miejskiej mnie już nic nie zaskoczy. Ale nadal nas to <grywka> każda jakby, sytuacja zaskakuje. E, mo może chociażby to, że o pierwszej w nocy nagle w kamerze pojawia się łoż przy szpitalu na Winiarach <grywka> albo na głównych ulicach miasta, i tak się zastanawiamy, skąd ten łoż nagle się tam pojawia. I, e, i idzie środkiem e, ulicy, albo idzie pan e, trzymając o pierwszej w nocy E, trzymając taki domek zabaw dla dziecka do ogródka i przecina Aleję Piłsudskiego, Pas Zieleni i próbuje uciekać. E, zostaje ujęty <grym> e, przez policję, bo operator natychmiast zgłasza to, co zaobserwował. E, albo chociażby wandali, którzy idąc ulicą, nie wiem, Grodzką, to z tych e, klombów wyrywają kwiaty, tak? Drzewka, albo, albo osoby, które nagle idą chodnikiem, po czym kopią w lusterka pojazdów, albo rozwalają śmietniczki, tak? Mhm. I wydawałoby się, że, że przecież ktoś idzie normalnie sobie chodnikiem, a nagle wchodzi w niego taka agresja. Albo też może być z zaskoczeniem, że. Ktoś wychodzi z lokalu, wypija jeszcze e, tak zwaną małpkę i wsiada za kierownicę. Oj, oj. Albo ktoś jedzie na rowerze, zatrzymuje się, wypija z reklamówki alkohol, e, kamery dobrze widzą, jedzie do określonego sklepu, kolejne zakupy i dalej na tym rowerze podąża, tak? Mm -hmm. e, Także to są takie sytuacje, że wydawałoby się, że media mówią o tym, że nie spożywamy alkoholu i nie wsiadamy za kierownicę, a jednak nadal takie osoby się e, pojawiają. Albo mamy osoby, które no, e, spacerują po Starym Mieście, a nagle wchodzą do fontanny. To takie są szalone pomysły. Ostatnio mieliśmy przykład, o którym pisaliśmy też, że kobieta szła i zarysowywała samochody tak, po prostu tak. Od, od tak. Mnie najbardziej rozśmieszyła sytuacja ym, dwóch bodajże panów, y, którzy ukradli y, wielką figurkę loda <noise> z przed jednej z cukierni. E, mieliśmy I szli te, po prostu z tym lodem. Po mieliśmy ulicach. też sytuacje takie, gdzie y, y, był napis płock przed y, budynkiem urzędu miasta mm -hmm. i znajdowały się osoby, które nagle wyrywały litery. I e, szybko uciekały mhm. z jakąś pojedynczą e, literą e, na pytanie: Po co? No nie, sami nie widzieli, tak? E, Jakiś e, dziwny impuls. Tak, albo no, e, z klombów, e, i oglądam te materiały, i na przykład e, idzie k, pan z panią wieczorem e, za rączkę albo pod rączkę, i nagle się zatrzymują. Na placu Narutowicza pan wyjmuje z kieszeni reklamówkę, a pani wyrywa pelargonie i wkłada je do tej reklamówki. Niesamowite. Mówię, no, niszczenie drzewek, mhm. tak, połamanie tych drzewek, wieszanie się na znakach drogowych. To takie przychodzą um, osobom rzeczy do głowy, więc to wydawałoby się, że już może kogoś to nie zaskoczy, ale największym to chyba są zwierzaki w mieście, tak? Jakieś Sarenki nasienkiewiczaj, i to takie trudne sobie do zrozumienia, że one, co one robią na Przecież w koło są budynki, tak? Jak one tam się po prostu znalazły, znalazły mhm. tak? Albo jeszcze inne mniejsze zwierzęta, e, które e, tutaj środkiem jest Spacerują. spacerują. A jak wygląda taka procedura, jeżeli pracownik monitoringu zauważy jakieś wykroczenie albo przestępstwo? E, pracownik monitoringu e, o danej zaistniałej sytuacji, i tutaj nie rozpatrujemy, czy według niego, mm, w dalszej kolejności będzie to przestępstwo czy wykroczenie. Jemuż na pierwszym etapie może coś wydawać się niepokojącego. W zależności od danej sytuacji informuje albo dyżurnego policji, albo dyżurnego straży miejskiej, my mamy między sobą tak zwane sztywne łącze. Mhm. E, oznacza to, że określony telefon stojący na birku dyżurnego straży miejskiej czy policji, czyli ten operator monitoringu nie dzwoni na ten sam numer, na który dzwonią mieszkańcy, tylko jest określony numer i dyżurny wie, że e, dzwoni to operator. Monitoringu. E, operator monitoringu. Jeśli na przykład widzi spożywanie alkoholu, albo ktoś chwiejnym krokiem wsiada do samochodu, od razu dzwoni do e, dyżurnego policji. O, na bieżąco informuje go, jakimi ulicami przemieszcza się ten kierujący, tak? I to obojętnie czy e, zmotoryzowany autem, czy też e, rowerem, bo takie sytuacje też były. E, Sytuacja z weekendu i sytuacja z nocy z wtorku na przepraszam ze środy na czwartek. Próba samobójcza na Starym Moście. Stary Most jest pod stałą obserwacją, tutaj monitoringu miejskiego. I w momencie, kiedy zauważy osobę, no zdarzały się też sytuacje, że ktoś sobie chciał porobić zdjęcie, ale że ona się wychyla, patrzy na ten nurt wody. Dla niego już jest to sygnał. Było I on natychmiast powiadamia dyżurnego policji. Policja przyjeżdża w ciągu dwóch, trzech minut, strażnicy, miejscy, bo to ma być tam patrol najszybszy, który się e, znajduje tego miejsca. Jeszcze czasami tak, że po prostu w momencie, kiedy dyżur, operator monitoringu zauważy sytuację i dzwoni do dyżurnego policji czy dyżurnego straży miejskiej, to już może zatrzymać się kierujący, przyjeżdżający tym mostem. Ale służby są natychmiast powiadamiane. Zaraz przyjeżdża karetka pogotowia, przyjeżdża straż. Pożarna. Jeśli jest jakaś kolizja i Operator monitoringu, jeśli widzi, że po prostu kierujący zjeżdżają na bok, to nie informuje o tym służb mundurowych, ale informuje również, czy jakieś zadymienie, informuje czy dyżurnego policji, czy dyżurnego e, straży miejskiej o zaistniałej e, sytuacji. To ile takich wykroczeń, czy przestępstw wykryto w ubiegłym roku e, właśnie dzięki monitoringowi? My rozpatrujemy to troszeczkę w innych kategoriach. U nas polega na tym to, że operator monitoringu zgłasza interwencję dyżurnemu straży miejskiej i niektóre interwencje mogą e, zakończyć się od razu. Czyli, nie wiem, pouczeniem, mandatem, mm -hmm. jeśli chodzi o wykroczenia, a niektóre mają jakby ciąg dalszy, bo wymaga to przygotowania jeszcze jakiejś dokumentacji dodatkowej, zgrania materiału. Niektóre przekazujemy do policji. Mieliśmy ostatnio interwencję, gdzie kolega legitymował kierującego, który zatrzymał się na miejscu dla osoby niepełnosprawnej. Nie chciał się wylegitymować, kolega się cofnął, przejechałby go, potrącił, przewrócił się. To już idzie rzecz do policji. Na pewno wiele takich tych interwencji kończy się ujawnieniem sprawcy, natomiast takiej dokładnej statystyki się nie prowadzi, bo niektóre mhm. przechodzą na kolejny rok, jakieś rzeczy, które się ciągną, bo są to wnioski, na przykład do sądu. Ale powiem, że dzięki, na przykład, tym monitoringowi Zostali ujawnieni tutaj e, złodzieje katalizatorów, tak? e, gdzie zostali ujawnieni. O, na przykład, poszukujący, który był mocno zdziwiony, że policja podała komunikat, rysopis do operatora monitoringu, że e, sprawca jest poszukiwany określonego e, zdarzenia, przestępstwa. E, I wśród. Uliczek miasta i wśród innych tutaj osób został wypatrzony. Był bardzo zdziwiony, kiedy policjanci go wylegitymowali i go zatrzymali. Także my tych policyjnych statystyk nie, nie prowadzimy. Natomiast no, na pewno jest sporo, bo chociażby z wykroczeń z ruchu drogowego korzystamy z monitoringu. Z popełnianych wykroczeń, które są rejestrowane. Ciężko to mówić w cyfrach, bardziej można mówić o takich jakichś sytuacjach, które zakończyły się sukcesem, bo z monitoringu miejskiego państwo jako mieszkańcy nie mogą też wiedzieć wszystkiego. Ale codziennie, codziennie z monitoringu miejskiego korzystają policjanci. E... Nie powiem, że codziennie, ale na pewno raz w tygodniu, dwa razy, nie wiem. E... Na tydzień y, policjanci z ruchu drogowego proszą o przejrzenie monitoringu z danego zdarzenia, kolizji, wypadku. Jeśli sytuacja jest klarowna, operator przekazuje taką informację. Jeśli nie jest pewny danej rzeczy, to ruch drogowy przyjeżdża do rozstrzygnięcia sprawy, mhm. bo tak jak powiedziałam, jest dwóch sprawców i każdy, każdy miał, miał zielone. zielone tak. y, na przykład policjanci, bo nie, e, każdy policjant może obejrzeć materiał na monitoringu, ale nie każdy e, może ten materiał otrzymać zgrany na specjalny dysk lub na płytę. Mhm. Policjanci, którzy mogą odebrać taki materiał, mają specjalne upoważnienia od komendanta miejskiego policji w Płocku, bo to są wynoszenie danych osobowych, mhm. prawda? E, I tu koledzy z policji, bardzo często ja czytam codziennie raporty z monitoringu, proszą o zabezpieczenie, bo na przykład mamy oszustwo na policjanta, bo był gdzieś obserwowana kradzież jakiegoś samochodu albo przejazd danego samochodu ulicami miasta, tak? Czy kradzionego, czy coś mogło być przewożone tym mhm. samochodem. Ja też nie chcę mówić tutaj o szczegółach, bo nie bardzo mi można, no, ale też są sytuacje, że policjanci siedzą na monitoringu obserwują kogoś, bo określony sprawca chowa się po bramach, czyli informują ten patrol, który ma kogoś tam ujawnić. Mm -hmm. e, więc tych rzeczy jest naprawdę dużo. No powiem tak, chcielibyśmy, żeby ujawnionych e, przestępstw kryminalnych czy wykroczeń było 100%, ale nie da się rady tego Zrobić Żadne na 100%. Żadne na świecie, ani żaden kraj na świecie nie jest w stanie Ja tego chciałam zrobić. też jeszcze mm -hmm. powiedzieć, może nie tyle wytłumaczyć. Tu mieszkańcy mają do nas pretensje, że monitoring nie reaguje, a ścigają się na Piłsudskiego pojazdy. Szanowni Państwo, monitoring nie ma wyczucia. Kamera nie mierzy prędkości jadących pojazdów. Mhm. My, oglądając materiał na monitoringu, to te pojazdy dla nas jadą. Tak. Ja mogę przypuszczać, że one jadą e, nieco, szybciej, nieco niż... szybciej, ale ja nie wiem, czy one jadą 70 czy 120, tak? Mhm. Więc tutaj nie da rady tak tego zrobić. E, druga jest rzecz e, nie da też zarejestrować się, że ktoś komuś. Przytar zderzak. Ogląda ten monitoring, ale cofanie tego pojazdu, ta kamera, operator musiałby wiedzieć, że Kowalski-Nowakowi temu dnia o tej godzinie przytrze ten samochód, żeby tą kamerę specjalnie skierować, skierować, skierować w to miejsce. Mhm. Monitoring też jest po to, tak jak pytała mnie pani na początku żeby patrole wysłać w inne części miasta. Tam, gdzie jest monitoring i są operatorzy, obserwują chociażby Stare Miasto. Chociaż tu też się pojawiają patrole Straży Miejskiej. Ale na przykład ja na monitoringu obserwuję następną sytuację. Mamy tu wszędzie znaki B1, zakaz ruchu. I obserwuję taką sytuację. Na przykład tu od sióstr. Wjeżdża kierowca, powolutku, powolutku. Pojazd się zatrzymuje. ja Zakładam, że kierowca się rozgląda, czy nie ma umundurowanych funkcjonariuszy, i ruszamy, i ruszamy szybciutko, aż liście podnoszą się teraz na wysokość metra, tak? nie zważając, czy chodzą tamtędy pies piesi. Mhm. Ten monitoring jest po to również, żeby rejestrować ten znak B1, ten zakaz ruchu, żeby te patrole mogły, tak jak teraz, na przykład na Radziwiu, ten jeden patrol pomaga dzieciom przy szkole przechodzić przez przejście, mhm. tak? Więc po to też jest monitoring miasta, żeby e, wysyłać. Sporo, proszę mi wierzyć, że naprawdę dużo jest ujawnionych wykroczeń i tych przestępstw. O nie wszystkich mogę mówić, bo większość, ja mogę powiedzieć tylko o wykroczeniach, e, które trafiają tutaj do nas, do Straży Miejskiej, ale nie ma dnia, żeby jeden czy kilku policjantów nie korzystało z tego monitoringu. Przyjeżdżają, oglądają, proszą o zabezpieczenie materiału, albo dzwonią i proszą, e, żeby operator e, monitoringu przejrzał dany materiał i powiedział, czy się coś zarejestrowało, czy nie. I proszą o zabezpieczenie tego. Więc tak jak powiedziałyśmy, no chcielibyśmy 100%, staramy się naprawdę mocno, i, e, ale się nie da 100%, tak? Mhm. Niestety. Zdarza się, że z sądu też dostajecie, czy z prokuratury takie pytania tak. o monitoring? Z sądu, z prokuratury. No, z policji to cały e, czas. Cały to czas. Że tak, no, tak, ale chciałam zaznaczyć, że zgodnie z przepisami materiału z monitoringu nie otrzyma osoba postronna, bo mhm. takie osoby do nas przychodzą. E, cel jest różny. E, bo chcą zobaczyć, czy się coś zarejestrowało. Ja nie wiem, czy on jest sprawcą, czy on jest poszkodowanym. poszkodowanym. Zawsze mówimy, że proszę napisać pismo do komendanta, opisać, że do danego zdarzenia doszło tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie, że pojazd na przykład był marki takiej, koloru takiego, proszę zostawić do, swoje, do siebie dane i informujemy osobę, sprawdzamy, czy dana sytuacja się zarejestrowała. I informujemy, że proszę zgłosić to na policję, że materiał czeka i policja, jak będzie mhm. uważała, to po wystąpi, prostu ten materiał wystawi do straży i ten materiał e, odbierze. E, bo przypominamy, że materiał rejestrowany jest 24 godziny na dobę przez 30 dni. Potem już nie. Ale i Straż Graniczna występowała do nas, czy takie pojazdy na przykład mostem przejeżdżały, mm. czy przez określone ulice przejeżdżały. Oczywiście dostajemy markę, numer rejestracyjny i koledzy to e, sprawdzają. Także e, z policji to nie ma dnia, żeby nie prosili o zabezpieczenie i odbierają te materiały. Naprawdę w różnych zakresach i ruch drogowy, i wykroczenia, i tu e, z innych wydziałów, ale również prokuratura. Również sądy, poza tym materiał y, nagrany z monitoringu, chociażby te y, nieszczęsne B1, tutaj ulica Wyczałkowskiego, y, ulica piekarska, bo y, wiele osób nie zwraca uwagi, że zmieniło się też oznakowanie na ulicy i zakaz, y, i B1 kiedyś był na samym y, końcu, prawda? Mm -hmm. Piekarskiej, a teraz jest już na początku, oczywiście z małymi y, wyjątkami. wyjątkami. Ale osoby dalej yy, wjeżdżają nie zwracając na to uwagi i taki materiał z monitoringu miejskiego jest specjalna płyta nagrana drukowane są zdjęcia wiele osób przychodzi zdziwionych dlatego że szczególnie dzwonią osoby spoza Płocka, które ustawiły sobie nawigację, która prowadziła ich najkrótszą drogą, mm -hmm. a osoby te nie zwracały uwagi na ten. Ale mamy też mieszkańców miasta Płocka, którzy na przykład odbierają swoje dzieci z Małachowianki i na tamtą część miasta skracają sobie drogę i nagle mają 8 wezwań, 10 wezwań. No myślałem, że mi się uda, bo nie było patrolu straży e, miejskiej. I proszę mi wierzyć, że to nie jest nabijanie e, tutaj pieniążków. Tylko e, kierowca nie szanuje obowiązującego oznakowania. Po to ona jest na starym mieście. Swego czasu, e, zapewne pani wie, policja też brała rondo dzwon i tam e, na czerwonym świetle. Kierowców mnóstwo przyjeżdżało. Nadal to ma da, wiem, wiem, ja tak. też korzystam z tego ronda i nadal to jest. My nie możemy działać y, tutaj, bo te pojazdy są w ruchu. Oczywiście y, mamy uprawnienia do B1, ale wie pani, co mnie na przykład bardzo dziwi, bo no dobrze, jeszcze bym zrozumiała kierujących na innych numerach rejestracyjnych, chociaż teraz nie musimy nawet przerejestrowywać mhm. pojazdu. Ale. Na naszych rodzimych numerach rejestracyjnych wp i wpl e, piekarską podprąd. A mało tego, oglądam jeszcze materiały na monitoringu, gdzie na tym zakręcie panowie kierowcy się spotykają, wysiadają i tam sobie e, pokazują no, różne gesty, machają do, e, do siebie. Tak? Czyli mamy jeszcze kierujących. Tu, Nieświadomych kompletnie. Tak. Mhm. Na, na ten. A, bo ja chciałem tylko dziecko wysadzić, jakby to dziecko uczeń szkoły średniej nie mógł 100 metrów czy przejść. tych 50 metrów mhm. przejść. No, mhm. Musimy mieć tutaj no, poszanowanie do całego tutaj oznakowania miasta, ale nie tylko tutaj, bo e, naprawdę wielu kierowców nie zwraca uwagi i to jest temat rzeka na. E, na obowiązujące oznakowanie, szczególnie na terenie e, Starego Miasta. Mm -hmm. Bardzo dziękuję Pani za tę rozmowę. Ja tylko podsumuję tak, że y, uważajcie i kierowcy, i wszelkiego rodzaju y, przestępcy, można powiedzieć, bo nie wiecie kiedy i gdzie dosięgnie Was. Oko wielkiego brata. A pracują na monitoringu bardzo doświadczone osoby, a teraz będą jeszcze funkcjonariusze mieć tam o, e, Straży Miejskiej. Ośmiogodzinne na każdej zmianie. Monitoring pracuje na trzy zmiany. Czyli 24 godziny na dobę, pierwsza, druga i nocna. Teraz jeszcze funkcjonariusze Straży Miejskiej będą mieli też tam służbę ośmiogodzinną na trzech zmianach i mają jeszcze lepsze oko, bo ze swojego doświadczenia, ze swojej pracy, wiedzą, jak się zachowuje potencjalny złodziej. Potencjalna osoba, która chce narobić. Szkody, chociaż przez wykrywanie, przepraszam, wyrywanie kwiatów, niszczenie e, znaków. znaków drogowych. Mm -hmm. Także uważajcie i mm, zachowujcie się zgodnie z przepisami po prostu. Bardzo dziękuję za rozmowę. W moim studiu gościła Jolanta Głowacka, rzecznik prasowa Straży Miejskiej w Płocku. Dziękuję serdecznie.